Tak, dzień dobry Państwu. W zupełnie innych okolicznościach przyrody, takich jak widzicie, tym razem nie z mojego studia, ale z polskiego wybrzeża. Dość drogiego w tym roku. No a dzisiaj kolejny odcinek, będziemy rozważać Ewangelię Jana z 5 rozdziału. Przypomnę tylko, że na ostatnim odcinku mówiliśmy o Jezusie, który dowodził, że jest Bogiem, że jest Synem Bożym, a więc Bogiem. I jak powiedział, kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu. Czyli jeżeli nie czcisz Syna Bożego Jezusa, tak jak Ojca, dokładnie tak samo, to po prostu nie czcisz Boga. Boga Jahwe czy Boga Jehowy. Myślę, że to są słowa skierowane do świadków Jehowy. Właśnie te. No i oczywiście do faryzeuszy ówczesnych, którzy słuchali tych słów, choć nie chcieli ich słyszeć, bo nie uznawali Jezusa za Boga, tylko za jakiegoś człowieka, co najwyżej, ewentualnie proroka, choć chyba i nawet nie to. Ale wróćmy tutaj do tekstu. Dzisiaj kolejne czytanie od 24 zdania. Wziąłem ze sobą taką mniejszą Biblię turystyczną. Tą dużą zostawiłem w domu. Jest to Pismo Święte Nowego Testamentu w przekładzie z języka greckiego z inicjatywy benedyktynów tynieckich. Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej Olsztyn 97. Jakby kto pytał, czy przypadkiem nie mam jakiejś Biblii heretyckiej albo Świadków Jehowy, to uprzejmie informuję. 24 zdanie 5 rozdziału. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę powiadam wam, że nadchodzi godzina, a nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi mieć życie w samym sobie. Przekazał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu, nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą Jego głos. A ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia, zaś ci, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia. No może na razie na tyle wystarczy i omówimy teraz po kolei dokładnie, bo tak jak już powiedziałem w pierwszym odcinku, ja niczego tutaj nie wymyślam. Po prostu czytam i od razu przekładam to na nasze, żebyśmy to dobrze rozumieli. Choć słowo samo w sobie jest zrozumiałe, no ale czasami wymaga jakiegoś uzupełnienia, bo Biblię należy tłumaczyć Biblią, nie tam jakimiś teologicznymi wykładami, czy teologami, czy biskupi, czy ktoś inny, pastorzy, czy jakieś książki, ale Biblię zawsze tłumaczymy Biblią. Więc czasami się też trzeba odwołać do Słowa Bożego, jeżeli coś jest nie do końca zrozumiałe, powiedzmy w ten sposób. No bo tutaj mamy napisane tak, że kto wierzy w tego, który mnie posłał, mówi Jezus o Bogu Ojcu, ten ma życie wieczne i nie przeszedł na sąd, tak? Ale tu by się trzeba było zastanowić, co ma na myśli Jezus, mówiąc, kto wierzy. Bo oczywiście wiemy z innego też fragmentu Biblii, Nowego Testamentu, że zbawienie, życie wieczne mamy z wiary. Nie z naszych jakichś tam uczynków, nawet tych najlepszych, czy uczynków związanych z naszą religijnością, tym bardziej nawet, nie z tego mamy zbawienie, aby się nikt nie chlubił, jak jest to napisane w liście do Efezjan, 2 rozdział, 8-9 zdanie. Aby się nikt nie chlubił, ponieważ jest to darem łaski Bożej. Łaski, czyli dobroci. Nie zasłużyliśmy na to w żaden sposób.
Łaska Boża to jest po prostu dobroć Boża. Bóg jest miłosierny i łaskawy i zechciał nam dać życie wieczne, które wywalczył na krzyżu dla nas. No i my nie jesteśmy w stanie sami zapracować w jakiś sposób albo przez porządne życie, takie, no wiecie, że ktoś jest religijny i chodzi do kościoła co chwila i tam modlitwy jakieś odmawia i nie wiem co jeszcze, przestrzega wszelkich sakramentów i tak dalej. To nie z tego powodu, nie w nagrodę za takie życie mamy zbawienie, życie wieczne. Jest ono darem Bożej łaski. A więc przez wiarę. Przez wiarę. Ale teraz trzeba by się było zapytać, co to właściwie jest wiara. Bo nawet nie trzeba dobrze znać Biblii, wystarczy tylko posłużyć się zdrową logiką i pomyśleć o diable, który tak samo wierzy, a może nawet jeszcze bardziej wierzy niż my. Ponieważ diabeł nie tylko widział Boga, ale nawet z Nim rozmawiał. Więc nie można podważyć jego wiary w Boga. No na pewno diabeł wierzy w istnienie Boga. A więc chyba nie o taką wiarę chodzi, no bo wiemy też, że diabeł skończy w piekle. Skończy na sądzie ostatecznym, gdzie zostanie wrzucony do jeziora ognistego i tam będzie przez całą wieczność męczył się w piekle. Tak jest napisane w Słowie Bożym. A więc jeśli diabeł wierzy w Boga, to taka wiara, jaką ma diabeł, no nic mu nie pomoże. Nie wystarczy mu do tego, żeby być zbawionym. Więc o co chodzi z tą wiarą? No już to tłumaczyłem na jednym z poprzednich odcinków, że tu chodzi o zaufanie do Boga. Zaufanie i związane z tym posłuszeństwo. Czyli jeżeli ktoś Bogu ufa, Jego słowu, wierzy, że należy tak, a nie inaczej czynić, jak tam jest napisane, wybacz swoim prześladowcom, módl się za nich, błogosław swoim wrogom, nakarm biednego czy głodnego, przyodziej nieprzyodzianego, pociesz strapionego i tak dalej. Wszystko to, wszystkie te rzeczy, to jest właśnie wiara, jeżeli się to wykonuje. No, na dowód tego tutaj może posłużę się teraz internetem, więc muszę znaleźć w sieci. Jest to zapisane w Ewangelii Mateusza, 25 rozdział. No może przeczytam fragment, bo to jest dość długi kawałeczek. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przygarnęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci, a Panie, a kiedy to widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim? Kiedy to widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im, zaprawdę powiadam Wam, wszystko, czegoście nie uczynili jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. No tutaj macie też i przy okazji kolejny dowód na to, że zarówno niebo, zbawienie jest wieczne, jak i piekło jest wieczne. Tutaj jest napisane, pójdą na mękę wieczną, która się nigdy nie skończy. Ale piekło będzie innym tematem, w innym miejscu i w innym czasie. Natomiast tutaj wracając do tego tekstu, tak, że tutaj definiujemy w ten sposób wiarę, że wiara bez uczynków jest martwa, byłaby martwa, jak to jest gdzieś w liście Jakubowym. Czyli jeżeli nie mamy tego wszystkiego, co tutaj jest napisane, tak, czyli tych uczynków, no to po cóż komu taka wiara? Tak, jeżeli ktoś przyjdzie i powie, no wiesz co, jestem głodny, nie jadłem już nie wiem ile tam dni, no i ty mu powiesz, no wiesz, no idź do jakiejś stołówki albo nie wiem, gdzieś tam do miejskiego ośrodka pomocy społecznej, tam ci pomogą, ale już tam byłem, nic mi nie dali, no to jakoś poradź sobie sam. Jeżeli ja mu w ten sposób poradzę, żeby on sobie sam jakoś tam radził, zamiast pomóc mu, wiem, że to są koszty, to zazwyczaj coś kosztuje, tak, żeby komuś w jakikolwiek sposób pomóc w jakiejkolwiek sytuacji, w jakiejś trudnej sytuacji, w której się ktoś znalazł, to są koszty zawsze. Zawsze muszę poświęcić co najmniej czas swój, żeby zainteresować się w ogóle tym człowiekiem, tak?
gdzieś tam jakiś bezdomny na parkingu przed hipermarketem. Tak obserwuję, większość ludzi omija go szerokim łukiem. No nie mają czasu, ale też nie chcą tracić ewentualnych pieniędzy, no bo wiadomo, no takiemu człowiekowi trzeba nie tyle dać 2 złote albo 4 na piwo często, ale bo on może kupić piwo za to, ale po prostu pójść do hipermarketu i mu coś kupić do jedzenia, zainteresować się jego losem, dlaczego nie jest tu, dlaczego nie jest tam. Może są noclegownie w danym mieście, ale on z nich nie korzysta. No to jest, jakby powiedzieć, trudniejszy temat i szerszy, dużo szerszy. Natomiast z tego, że no nie można takiego wniosku wyciągać, że z tego, że jest trudno pomagać takim ludziom, w ogóle ludziom jest trudno pomagać, no to lepiej w ogóle im nie pomagać i mieć święty spokój. Tak, no, tak myśleli ci, którzy, tak jak tutaj napisane w internecie przeczytałem, z Biblii internetowej, tak, ci, którzy powiedzieli, no nie nakarmiliśmy cię, no bo żeśmy cię, Panie Jezu, nigdy nie spotkali. Właśnie w tych ludziach spotykamy Jezusa, właśnie w tych. No ale tutaj dywagujemy, co to jest wiara. No, tak, już tutaj przed chwilą powiedzieliśmy, wiara to są konkretne, to jest konkretne życie, to są konkretne uczynki. To nie jest tylko, że ktoś tam wierzy, że Bóg istnieje w niebie, tak, no i jest, tam słońce świeci, Bóg jest w niebie, no tak i wierzy też i szatan. Musimy podejmować konkretne działania, które nas będą kosztować, czasami nawet ryzykowne, bo wiara jest ryzykowna. Może narazimy się na śmieszność, może narazimy się na krytykę, zresztą zobaczycie pod tym filmem, na pewno będzie wiele krytycznych głosów i wielu takich ludzi, troli, którzy będą trollowali to, co mówię i tutaj sprzeciwiali się Ewangelii i prawdzie Słowa Bożego. Więc wiara, przyznawanie się do tej wiary po prostu jest kosztowne, no to kosztuje. Jest ryzykowne. Potwierdzenie tego, co powiedziałem, odwołując się do Ewangelii Mateusza, mamy tutaj dalej w tym tekście, bo w 29 zdaniu mamy tak. A ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia. Ci zaś, którzy pełnili złe czyny, na zmartwychwstanie potępienia. No więc jest wyraźnie jakby zaznaczone, że wiara to nie jest tylko to, co ja myślę w głowie, ale to są konkretne czyny. Jakieś po prostu konkretne działania, życie. Samo życie. Nie to, co często widzicie na Facebookach czy w internetach, gdzie tam są jakieś kłótnie internetowe, wszyscy są jeden mądrzejszy od drugiego, jakaś teologia wielka, tak jeden drugiemu coś tam udowadnia, nieraz bardzo niecierpliwie i nieraz bardzo niegrzecznie i jednocześnie dowodzi swojej ogromnej wiedzy biblijnej. No ale ja właśnie się pytam, gdzie są te dobre czyny, gdzie są te złe czyny? Tak, gdzie to wszystko, gdzie to życie jest? Bo na Facebookach nie ma życia, tam tylko jest intelektualna dyskusja, jakieś wymądrzanie się, natomiast no, nie widać tego, co tutaj czytaliśmy w Ewangelii Mateusza. No ale pójdźmy dalej. Tutaj dalej są takie może trochę kontrowersyjne, może niezrozumiałe fragmenty. Albo wydaje się, że to jest takie masło maślane. Bo gdybym ja wydał świadectwo o sobie samym, sąd mój nie byłby prawdziwy. Od 31 zdania czytamy dalej. Ale jest przecież ktoś inny, kto wydaje o mnie sąd. A wiem, że sąd, który o mnie wydaje, jest prawdziwy. Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci. Wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem. A ja mam świadectwo większe od Janowego. Może na chwilę zrobię przerwę. Bo o co tutaj chodzi? W czasach antycznych, żydowskich, zasada w sądach była taka, że żeby wydać wyrok, sędzia musiał go oprzeć o 2 lub 3 świadków nawet. Ludzi, którzy poświadczą fakty. I tutaj Jezus odwołuje się do tego prawa, no takiego ludzkiego bardziej, choć uważam, że całkiem sensownego. Że jeżeli Jezus sam o sobie by mówił, kim jest, no to można by było powiedzieć, no dobra, no ale sam ja też mogę o sobie powiedzieć. Wiecie co, jestem Napoleonem. No... Każdy tak może powiedzieć, ale to świadectwo przed żadnym sądem żydowskim nie byłoby wtedy, w tym czasie nie byłoby wiarygodne.
ponieważ brakuje innych świadków, którzy by to poświadczyli. No i tutaj właśnie Jezus odwołuje się, że jest przecież ktoś inny, kto wydaje sąd o mnie. I tym kimś odwołuje się tutaj do Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel w tamtym czasie, pomimo że Jan Chrzciciel nie uczynił żadnego cudu, nie uzdrowił nikogo, nie dokonał żadnego spektakularnego cudu, cieszył się bardzo wielkim takim respektem, zaufaniem, poważaniem u ludzi. Tak? Pomimo też, że był też no, atakowany, może trochę trollowany przez faryzeuszy, którzy ciągle dopytywali, a skąd ty jesteś, a kto ci dał takie upoważnienie do chrzczenia i tak dalej. Skoro jesteś prorokiem, to od kogo pochodzisz, czy od Boga, czy jacyś ludzie, czy może kapłani ci dali takie upoważnienie. Więc cały czas podważali jego autorytet, ale tym niemniej on się cieszył wielkim autorytetem u ludzi. Też z powodu swojego stylu życia, tak? On nie zabiegał o luksusy, o wygody, o jakieś przyjemne życie. No, żywił się tam, czym popadło, jakimś miodem, jakąś szarańczą. Ubierał się w jakieś skóry wielbłądzie, które były bardzo szorstkie, nieprzyjemne w noszeniu. Przypomnę tylko, że w tamtych czasach Jan Chrzciciel w ogóle stosował się do zasad religijnych, no bo w tamtych czasach owady były czymś nieczystym. Nieczystym nie wolno było dotykać owadów, czy spożywać tym bardziej, więc ci co bardziej religijni Żydzi i faryzeusze nawet przesadzali jakieś płyny, gdyby tam wpadł jakiś robaczek, tak? Do tego stopnia się posuwali w swojej czystości religijnej, żeby nawet jakieś tam płyny przesadzać, żeby tylko nie połknąć nieczystego robaczka. Ale szarańcza była wyjęta spod z tego prawa nieczystości, no i można było szarańcze dotykać, a nawet jeść. Więc no, nie było na pewno wielu chętnych na to, ale Jan Chrzciciel no, nie miał innego wyjścia, więc spożywał szarańcze, żywił się szarańczą. No i tutaj Jezus odwołuje się do jego świadectwa, bo przecież Jan zaświadczył o Jezusie, że za mną idzie ktoś większy ode mnie, kto nie będzie was, tak jak ja, chrzcił wodą, mówi Jan, lecz będzie was chrzcił, czyli zanurzał w Duchu Świętym. Bo Jan Chrzciciel zanurzał ludzi w zwykłej wodzie, takiej jak tutaj za mną. Natomiast Jezus zanurzał ludzi w Duchu Świętym. Jest napisane, że Jezus nikogo nie chrzcił w wodzie, nikogo nie zanurzał w wodzie, ale w Duchu Świętym. No, niektórzy tego chyba nie rozumieją do dzisiaj i upierają się, że koniecznie trzeba człowieka zanurzyć w wodzie. Ale to jest inny temat, też go poruszyłem na jednym z poprzednich filmików, bo jest tutaj na ten temat w Ewangelii Jana dosyć dużo. Więc odwołuję się do poprzednich filmików, obejrzyjcie sobie na ten temat. I tutaj Jezus mówi dalej tak, że ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec mi dał do wykonania. Dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. Czyli to nie tylko świadectwo ustne jakby Jana Chrzciciela, ale jeszcze dodatkowo świadectwo od Boga, samego Boga. Dlaczego? No bo tutaj wprawdzie nie zostało to tak bezpośrednio powiedziane, ale Żydzi wierzyli, religijni czy niereligijni, wszyscy Żydzi wierzyli w to, że jeżeli jakiś prorok Boży pochodzi rzeczywiście od Boga, przychodzi na ziemię, to dowodem na to będzie to, że on czyni dzieła, cuda, których nikt inny uczynić nie może. No na przykład uzdrowienia, tak? Jeżeli ktoś uzdrawiał, to nie ma takiej możliwości według Żydów, żeby to robił mocą, nie wiadomo, no swoją własną. Jeżeli ktoś uzdrawiał ślepca, czy głuchego, czy chromego jakiegoś, czy paralityka, czy wskrzeszał, tak jak Jezus też to robił. A więc te właśnie dzieła świadczą o tym, że on pochodził od Boga. Czyli to jest kolejny świadek jakby jego. Sam Bóg jest jego świadkiem. No Jezus mówi, no jestem wiarygodny. Chcecie dwóch, trzech świadków? Ja wam tutaj daję. No i tutaj
następują twarde i ostre słowa pod adresem faryzeuszów i tych arcykapłanów, którzy wszystkich, którzy się sprzeciwiali Jezusowi, bo Jezus mówi ciągnie dalej tak do nich. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza. Nie macie także słowa Jego trwającego w was, bo wyście nie uwierzyli w tego, którego On posłał. Kurczę, ostro, nie? No, czyli jakby ten, kto nie wierzy w Jezusa i nie wierzy w to, co Jezus sam mówi o sobie, jestem Synem Bożym, co oznacza jestem Bogiem. Ten, kto w to nie wierzy, to po prostu nie wierzy Bogu. Jeżeli ktoś twierdzi, że ja jestem wyznawcą Jehowy, Jehowa to imię Boga, ja oraz my, zbór jakiś tam świadków Jehowy, wierzymy, my to prawdziwie wierzymy w Boga, w odróżnieniu od innych, którzy oczywiście są według świadków Jehowy niewierzącymi. A prawda jest zupełnie inna, drogi świadku Jehowy, bo to jest dalszy ciąg dla ciebie też. Poprzedni odcinek był tak ewidentnie pod świadków Jehowy, a teraz kolejnym jest również jak gdyby zaadresowane specjalnie do was to słowo. Bo jeżeli nie uznajecie Jezusa za Boga i nie wierzycie w Niego i w to, co On sam o sobie powiedział, przed chwilą to czytaliśmy i na poprzednim odcinku to macie, obejrzyjcie sobie, to znaczy, że nie wierzycie Jehowie. Świadkowie Jehowy, nie wierzycie Jehowie, nie wierzycie Bogu, ponieważ nie wierzycie temu, kogo On posłał, Jego Synowi własnemu, jednorodzonemu, rodzonemu Synowi nie wierzycie, że On jest Synem Bożym, czyli Bogiem, któremu należy oddawać taką samą cześć, jak oddajecie Bogu Jehowie. Samolot leci, tu jest nieopodal lotnisko, więc tu zdarzają się helikoptery, samoloty. A więc dalej te słowa są skierowane do was. Teraz jest ten gwóźdź programu, klub programu można powiedzieć. Jest napisane tak. Badacie pisma, drodzy świadkowie Jehowy. Nawet był taki odłam świadków Jehowy, badacze Pisma Świętego. Właściwie świadkowie się wywodzą od tych badaczy Pisma Świętego. A więc badacie pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne. No słusznie sądzicie. No tutaj przed chwilą czytaliśmy, jakie są warunki życia wiecznego, a jakie są prowadzące do potępienia. A to one właśnie, te pisma, dają o mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. No właśnie, Jezus jest dawcą życia, tak? Pisaliśmy, tak, czytaliśmy przed chwilą, że On ma życie sam w sobie i ożywia, wskrzesza z martwych tych, których chce. Oczywiście trzeba wierzyć w to, że jest wskrzeszenie, zmartwychwstanie i życie wieczne. Znowu tutaj świadkowie Jehowy mają tutaj kolejny z tym problem. Wielu po prostu wierzy w to, w swoich dogmatach, w swojej dogmatyce, że człowiek to jest po prostu mięso. Takie, wiecie, mięso jak w sklepie kupicie, a ono po paru dniach zgnije. No i jak człowiek umiera, no to idzie do grobu i tam gnije w piachu i nie ma nic. Nie ma tam piekła, gdzie tu kawałek piekła, jakiś szerszeń mi tu usiadł na głowie. Właśnie tak jest opisane piekło, że tam są, ani robak nie ginie, ani ogień nie gaśnie, czyli jest wieczne. I ten robak będzie zawsze gryzł tego kogoś, ponieważ on będzie stale w piekle. No, nie ma stamtąd przedterminowego zwolnienia za dobre sprawowanie na przykład. Zresztą nie wiem, kto by się tam dobrze sprawował pod okiem diabłów, które tam będą oczywiście rządziły. A więc nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Nie chcecie przyjść do Jezusa, aby mieć życie, do Zbawiciela. Właśnie Jezus jest Zbawicielem. Jemu trzeba oddać chwałę, ponieważ On jest Bogiem na ziemi. Owszem, Bóg jest w niebie. Dobrze robicie, że wierzycie w Boga, który jest w niebie. Bóg Jahwe, czy Jehowa, czy jakkolwiek Go znać, bo hebrajski język, zapis hebrajskiego języka nie znał samogłosek, więc tam zapisywano jestem, który jestem. Jehy. No i my musimy się domyślać, że czy to brzmi Jehowa, czy Jahwe, czy jeszcze jakoś inaczej. Natomiast chcę tylko przypomnieć, że w Nowym Testamencie
chyba ani razu nie zostało wspomniane i wymienione imię Jehowa czy Jahwe. No chyba za wyjątkiem, kiedy Jezus sam o sobie powiedział: Jam jest, który jest. Czyli jakby nawiązał do imienia Bożego, mówiąc o sobie. To jest w innym miejscu, tutaj nie znajdę go w tej chwili, ale nie będę przedłużał, także... Nie chcecie przyjść do mnie, żeby mieć życie wieczne. Ja nie odbieram chwały od ludzi, ale wiem o was, że nie macie w sobie miłości Boga. Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście mnie. No właśnie, nie przyjęliście Jezusa po prostu. Jezus przyszedł w imieniu Boga, a wy nie przyjęliście tego, który przyszedł w imieniu Boga, ponieważ nie chcecie uwierzyć, kim On jest naprawdę. I nie chcecie w Niego uwierzyć, więc dlatego, skoro uważacie Go za archanioła, a On nie jest archaniołem, tylko Synem Bożym, to znaczy, że nie wierzycie w Słowo Jezusa. A przecież to tylko to Słowo was może zbawić. Jezus zbawia, Jezus jest Zbawicielem. Jeżeli w Niego nie wierzycie, to właśnie tutaj jest o was to Słowo. Gdyby jednak ktoś inny przybył we własnym imieniu, to byście go przyjęli. Ha! Pisz wymaluj, to jest dla was. Jakby dedykowane dla was, po prostu jak ulał to słowo do was pasuje, bo przyjmujecie kogoś innego, kto przychodzi we własnym imieniu. Nie w Bożym, tylko we własnym. Kto? No wiadomo kto. Ciało kierownicze z Brooklynu. To ciało kierownicze z Brooklynu, ciało kierownicze Świadków Jehowy pisze strażnicę jako instrukcję, jak macie żyć, jak macie wierzyć, jak macie myśleć, co jest napisane w Biblii. Wszystko to jest w strażnicy. Ale to nie pochodzi od Boga, tylko od tego ciała kierowniczego, które jest w Brooklynie. Więc to słowo idealnie tutaj pasuje do was. Bo jeżeli ktoś inny przybywa we własnym imieniu, to go przyjmujecie i to chętnie. Wierzycie przecież w strażnicę bardziej niż w Biblię. Jak możecie uwierzyć, skoro od samych siebie wzajemnie odbieracie chwały, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? Może trochę trudniejsze zdanie, no ale wyobraźcie sobie, że któryś z was, Świadków Jehowy, czytając Biblię, tak jak ja to robię, samodzielnie i używając własnego rozumu, nie tego z Brooklynu i ze strażnicy, tylko swojego własnego, gdybyście doszli do wniosku, że coś jest nie tak w tym nauczaniu Świadków Jehowy. Może nie od razu we wszystkich tych dogmatach, których tam jest przecież sporo, ale na przykład w tym dotyczącym Jezusa, tak? Że coś jest nie tak, ponieważ Świadkowie Jehowy twierdzą, że to nie jest, Jezus nie jest Bogiem i nie należy Mu oddawać czci, tylko jest archaniołem. No archaniołom i aniołom nie oddaje się czci, ale tu macie jasno napisane, czytałem to przed chwilą i na poprzednim odcinku też. Gdybyście doszli do wniosku, że jednak tutaj Słowo Boże mówi całkiem coś innego, przynajmniej w tym temacie, to czy mielibyście na tyle odwagi, żeby chcieć podobać się Bogu i uwierzyć w to, co jest w Słowie Bożym, na przekór temu, co pisze w strażnicy i co ciało kierownicze wam zapodaje jako rzekomo prawdę? Czy mielibyście na tyle odwagi, żeby szukać u Boga chwały, czyli wierzyć w to, Panie Boże, wierzę w to, co Ty napisałeś w swoim Słowie. Wiem, że to nie podoba się wielu ludziom i wielu będzie mnie może za to hejtować albo trollować, ale ja będę w to wierzył, co Ty powiedziałeś, ponieważ Twoje Słowo jest prawdą i Twoje Słowo jest święte i prawdziwe. Natomiast ludzie mogą się mylić, a mogą też nawet i cynicznie kłamać, manipulować. Myślę, że wielu Świadków Jehowy uczciwie się myli, czy szczerze się myli. Po prostu naprawdę wierzą w to, co jest tam napisane w strażnicy, co tam nauczają ich starsi, co tam w Brooklynie też nauczają i wymyślili, to jest wszystko tam podane w odpowiednich książeczkach i w strażnicy. Oni to naprawdę wierzą. Ja nie twierdzę, że to musi być jakaś cyniczne oszustwo, że po prostu ludzie wiedzą, że to jest kłamstwo, ale głoszą to dalej i udają, że w to wierzą. Wielu w to naprawdę wierzy i to jest taka szczera wiara, ale wierzycie w to, że można się szczerze mylić? Można się szczerze mylić. Wielu ludzi w przeszłości, w historii szczerze się myliło.
No choćby jakiś klasyczny przykład, pierwszy z brzegu. Za czasów Hitlera większość Niemców się myliło. Większość Niemców wiwatowało Hitlerowi, hajlowali, tak? Więc i oni szczerze myśleli, że Hitler jest naprawdę mężem stanu, który doprowadzi Niemcy do świetlanej przyszłości i w ogóle dobrze chce i tak dalej. Pójdziemy za nim w ogień, bo on ma rację. No. Można się szczerze mylić. Można po prostu popełnić kardynalny błąd, który może ciebie, Świadku Jehowy, szanowny, kosztować nawet życie wieczne, jeśli nie wyjdziesz z tego błędu. Także sprawa jest poważna, to dlatego mówię to do was, adresuję to do was, bo tu nie chodzi o jakieś duperele, tylko tu chodzi o życie wieczne. Jeżeli nie uwierzycie w Jezusa, w to, że On jest Bogiem, jest godzien boskiej chwały, a nie tylko takiego szacunku jak rodzice, czy nie wiem, przełożeni w pracy, czy ktoś jeszcze, ale Bóg jest godny boskiej chwały i posłuszeństwa. A więc nie mniemajcie jednak, że to ja was oskarżę przed Ojcem. Tutaj Jezus ciągnie dalej. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to byście i mnie uwierzyli, mówi Jezus. O mnie bowiem on pisał, czyli Mojżesz pisał o Jezusie. Jeśli jednak jego pismom nie wierzycie, jakże moim słowom będziecie wierzyli? Koniec rozdziału 5. Ale to trzeba tą końcówkę jeszcze wyjaśnić i przełożyć na dzisiejsze. Bo za czasów oczywiście Żydów, oni nie mieli takiego Nowego Testamentu, jak my mamy, i całej Biblii, czyli Stary Nowy Testament, tylko mieli 5 ksiąg Mojżesza głównie, no i pisma prorockie. No i ci prorocy zapowiadali przyjście Jezusa wielokrotnie i na różne sposoby. Tak samo jak i Mojżesz, też w bardziej bezpośredni albo w bardziej zawoalowany sposób, ale też mówił o Jezusie. I gdyby Jezus teraz mówi tak, gdybyście wierzyli i rozważali w swoich sercach i umysłach te słowa prorockie, to byście odkryli, że one pasują idealnie do mnie. No bo tam było wiele proroctw przeróżnych, które jak przymierzyć do Jezusa, no to idealnie pasują, tak? Także nawet naukowcy czy matematycy zastanawiają się, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że tych kilkadziesiąt czy kilkaset proroctw mogło się wypełnić w jednej osobie i dokładnie w tej jednej osobie wszystko się wypełniło. No i to prawdopodobieństwo jest tak nikłe, że to po prostu, znaczy tak wysokie, przepraszam bardzo, tak wysokie, że to graniczy właściwie z pewnością, a jednocześnie przypadek, że to byłby przypadek, to byłby cud po prostu. To jest niemożliwe, że byłoby to przypadkiem, że to spełniło się w Jezusie, tak? I Żydzi, którzy znali ten Stary Testament i czytali go, powinni odkryć, że oto przychodzi właśnie Mesjasz. No może nie od razu, bo nie każdy jest tak inteligentny, no ale ci uczeni w pismach, którzy wszystko ponoć wiedzieli, powinni do tego dojść. A oni do tego nie doszli, więc to Mojżesz ich oskarży, tak? Bo wystarczy otworzyć tego Mojżesza, tą Biblię, ten Stary Testament, przeczytać i powiedzieć, no kurczę, przecież tu jest o Jezusie, to dlaczegoście nie uwierzyli, skoro to jest o Nim napisane, a wy hejtujecie Go i trolujecie? Więc dlatego tu jest napisane, że waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym oni pokładają nadzieję, tak? No bo dla Żydów, przypominam, nie było wtedy nic innego, tylko Stary Testament, Pisma Prorockie i Mojżesz. Dla Żydów to było najważniejsze. Oni tam szukali prawdy, oni tam szukali życia wiecznego i tak dalej. Tak? Tak samo jak Świadkowie Jehowy. Oni też w Piśmie Świętym szukają życia wiecznego i szukają tej prawdy objawionej o Bogu. Przecież właśnie te Pisma Święte będą ich oskarżać, bo tam jest napisane o Jezusie. Całe Pismo Święte, a już szczególnie Nowy Testament, no bo jak mówię, no Mojżesz już trzeba być naprawdę znawcą i dość inteligentnym, żeby odnaleźć to wszystko, co dotyczyło Jezusa. Ale w Nowym Testamencie jest to napisane czarno na białym, otwartym tekstem. Ofen tam jest o Jezusie, jak to, kim jest Jezus. On sam o sobie mówi, tu przeczytaliśmy przed chwilą, że jest Synem Bożym, jednorodzonym, że należy Mu oddawać
tak samo chwałę, jak oddajemy Bogu Ojcu. No, nie da się jaśniej tego powiedzieć. No nie wiem, 3-letnie dziecko to zrozumie, a Świadkowie Jehowy nie chcą tego zrozumieć i odrzucają to. Więc te Pismo Święte, to będzie was oskarżać. To jest ten Mojżesz, tak, dla Żydów jest Mojżesz, czyli Pięcioksiąg i prorocy, tak dla was jest całe Pismo Święte. Nie tylko Mojżesz i prorocy, ale przede wszystkim Nowy Testament i Ewangelia, która będzie was oskarżać, jeżeli nie uwierzycie w to, co tu jest napisane, czarno na białym. A więc no, tym akcentem dzisiaj bym zakończył z tego pięknego miejsca. Naprawdę jest tu pięknie. No ale droga, jak mówiłem, zapraszam do innych, kolejnych odcinków. Jeszcze tutaj będę trochę nadawał. No i pozdrawiam wszystkich serdecznie, również Świadków Jehowy. Również i was serdecznie pozdrawiam. I życzę, żebyście odkryli w Słowie Bożym, odkryli prawdę o Jezusie, który jest naszym Zbawicielem, Panem i Bogiem. Szczęść Boże! Co zrobisz, gdy zobaczysz je?